Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Stanisławem Suchodolskim, część szósta. Jakie zmiany zaszły w archeologii, historii i numizmatyce? No więc na pewno znacznie większe w archeologii niż w historii czy w numizmatyce. No tam no te porównanie od tego chodlika, prawda, do obecnych, no przede wszystkim sprzęt. No wtedy to była taka no właśnie ręcznie to wszystko się robiło, no jakiś taki prymityw był, no kopało się łopatami, prawda, czasami, żeby szybciej. No tak jak obecnie są te wszystkie metody i dokumentowania, i jakichś zdjęć lotniczych, czy elektrooporowe, czy datowania nawet. Przecież wtedy z datowaniem były też duże kłopoty. No najlepszy dowód, że ten chodlik tam był chyba dwukrotnie przedatowywany w ogóle, prawda? No teraz, jeżeli szczęśliwie się gdzieś tam drzewo zachowano, to możliwość wydatowania z dokładnością do jednego roku, no to jest w ogóle niebo a ziemia. No to jest, też sobie przypominam w Czersku, no tam żeśmy takie podłogi całe odkrywali. No też i zręby chałup były takie, i to drewno było tak zachowane, że to trzeba było tam chłopa z siekierą, żeby to przerąbać i żeby iść dalej. No i to się marnowało, nie. No, próbki tam były jakieś, no jaki to jest rodzaj drewna, no tego rodzaju. A tak to byśmy wiedzieli dokładnie, w którym roku. Także, no to taka propoczerska, to jeszcze też czeka właściwie jakieś takie dodatkowe badania w Czersku. Ja zresztą je postulowałem, potem już odszedłem z tego, żeby tam dokopać się do tych dawnych profili i dokładnie wydatować to, co myśmy wtedy odkryli. No ja nie wątpię, że to tak z grubsza to słusznie, jak 14 do 14 i tam pierwsza, druga połowa, ale można by to powiązać dokładnie ze źródłami pisanymi, prawda, czy to Trojden, czy nie Trojden, czy to Litwini spalili, czy nie spalili, prawda. No tego się nie zrobiło, bo to jednak spore tam przedsięwzięcie, prawda, trzeba by i tam trawkę zniszczyć i tak dalej. Obecnie to jest obiekt turystyczny, także tutaj pod, jeżeli chodzi o archeologię, no to jest niebo ziemia. Jeżeli chodzi o numizmatykę, to właściwie tak wielkich tutaj zmian nie ma, no to znaczy no same metody pewne, ale to właściwie no sami żeśmy się tych metod jakoś tak dopracowywali, no właśnie po sobie widzę, no właśnie tam te łańcuchy połączeń stempli na przykład. No to ja to przejąłem taki wzór od kolegów czeskich. Dawniej w Polsce właściwie to było nieznane. No to jest olbrzymie źródło informacji, prawda? Jeżeli są dwa różne stemple i jeden się wydaje zupełnie inny, drugi zupełnie inny, to myślę tutaj nawet o najstarszych monetach Chrobrego. Na jednym stemplu tam jest poprawnie imię Bolesława Chrobrego wypisane, a drugi stempel jest jakiś taki zbarbaryzowany, taki straszny, co to się dawniej uważało, że to gdzieś tam pokątnie jacyś fałszerze, ktoś tam to robił. I proszę sobie wyobrazić, że potem się okazuje, że jest jakiś tam trzeci stempel, który łączy te dwa. To i mi się udawało znaleźć. I teraz kolega Mateusz też dalej to prowadzi. No i no wielkie zaskoczenie, prawda? No to zmienia w ogóle jakby pogląd tutaj. To znaczy, że u Chrobrego tam również
jak zabrakło tych dobrych fachowców, to musiał zatrudniać jakichś takich domorosłych zupełnie i wybijali to w jego mennicy. No albo druga możliwość to taka, że tutaj ukradli stempel w mennicy książęcej i gdzieś tam sobie, prawda, złodzieje tłukli. No ale tutaj żeśmy tą ewentualność raczej wykluczyli. No, bywały też takie na świecie przypadki, że gdzieś tam był najazd jakichś wikingów i zdobyli stemple i potem te stemple zabrali do Danii czy do Szwecji i oryginalnymi stemplami angielskimi tłukli dalej monety. No ale tutaj raczej nie. To świadczy, że w tej mennicy tam to wszystko było dosyć prymitywne i że chodziło o to, żeby ta moneta wyszła tutaj, żeby urzędnik książęcy ją wydał, a co było na tej monecie, to już tak na dobrą sprawę nie było takie ważne i tak tam nikt poza tymi, nie wiem, 10 ludźmi w Polsce nie potrafił przeczytać. Także to, no poza tym, no w ogóle organizacja tego mennictwa, no na tym moja praca doktorska się opierała, jak zbadałem te wszystkie połączenia, to się okazało, proszę pana, w ogóle, że gro tych monet było emitowanych w jednym czasie. Że ten warsztat musiał być dobrze zorganizowany i w jednym czasie potrafił tam dziesiątki tysięcy, czy nawet setki tysięcy tych monet przygotować. No i pytanie dlaczego? No odpowiedź przyszła dosyć łatwo, to znaczy, że oni szykowali wymianę tych monet, znaczy wymiana, renowacja monety znana ze źródeł pisanych, ale nie było wiadomo, że to już na przykład za Krzywoustego czy za Władysława II. Z tych połączeń stempli wyszła organizacja mennicy i w ogóle jakby polityka mennicza. No, żeby wymienić stare na nowe, trzeba było mieć nabitych, że tak powiem, tych nowych monet wiele tysięcy, a poprzednio na przykład za Hermana czy za Śmiałego to te schematy połączeń stempli wyglądają zupełnie inaczej. To znaczy tam jest tak, zaczyna się niewielka liczba stempli, biją to powolutku, te stemple się zużyją, robią następne. Te się zużyją, robią znowu następne. I tak pomalutku przez całe panowanie, prawda, te monety się bije. A tutaj za Władysława II nie. Trzeba było natłuc od razu tam setki tysięcy tych monet. Potem to ładowali do worów i ci mincerze ruszali w Polskę i wymieniali, no tam oczywiście pod strażą, żeby ich nie okradli, wymieniali na stare, wymieniali na te nowe. Oczywiście w stosunku niekorzystnym dla ludności, to nie było tak, że moneta za monetę, bo to nie miałoby sensu. Za dwie stare na przykład, czy za trzy stare dawali dwie nowe. Albo jeżeli ta nowa była znacznie gorsza, to nawet mogła być jedna za drugą, tylko że ta ważyła tam gram, a ta ważyła tam, nie wiem, trzy czwarte grama, albo srebra w niej było o połowę mniej niż w tej poprzedniej. Także z badania tych monet, znaczy coraz bardziej doskonałego tam tych metod, można więcej powiedzieć. No metody też techniczne, to znaczy badania próby monet. O. Więc niby to też było znane już w XIX wieku, tylko że w XIX wieku to badano próbę, proszę pana, narysem na kamieniu, prawda? I to złotnicy ówcześni mieli tam dobre oko i potrafili z barwy tego kruszcu na kamieniu probierczym powiedzieć z dokładnością tam do jednego łuta, czyli to jest 1/16 grzywny, jaka to jest próba. No ale to jest jednak troszkę tak na oko, prawda? Teraz można powiedzieć z dokładnością tam, nie wiem, do jakichś tysięcznych grama, czyli jakie tam metale, prawda, nie tylko miedź, ale jakie tam domieszki. Z tego można wnioskować znowu pochodzenie metalu, skąd ten metal, czy to jest tutaj z rodzimych złóż, czy to jest sprowadzane z Czech na przykład, czy że to jest przetopienia dawniejszych monet. No są teorie, że na przykład te monety orientalne potem były przetapiane. No więc to wszystko można tutaj powiedzieć, badając te monety. Jeszcze izotopy można tam badać, no różne takie bardziej skomplikowane rzeczy. Także no pod tym względem rzeczywiście też i w numizmatyce.
ale no, no, badanie samej monety właściwie się wiele nie zmieniło. No, polega na tym, żeby dokładniej się przyjrzeć, odczytać, co tam jest napisane, rozpoznać wyobrażenia, no i potem to sensownie zinterpretować.